Dobra, Joe. Kochani, musimy tutaj zebrać trzy relikwie. Ja taką misję robiłem wcześniej i powiem szczerze, że nie mam najlepszej drużyny teraz, ponieważ wszyscy inni siedzą w... No, odstresowują się. Ale pozwiększajmy im niektórym skille. Także tutaj mamy Smite'a na dwójeczce. Kurde, Inspiring Cry'a miałem wziąć. Tutaj mamy na dwójeczce też dziabnięcie i to pociągnięcie. Tu mamy strzał na dwójce. I tu ma leczenie na dwójce, bo może leczyć od jednego do dwóch. I to jest jedyny nasz healer tutaj, także... Aha, właśnie, gdzie my jesteśmy, jak to idzie? A, idzie spoko w miarę. Kurde, tu trzeba będzie pójść. No i w każdym razie gdzieś wrócić. Dobra, pójdźmy cały czas na górę. I zobaczymy, co to da. O, walka. Ale jakaś taka lekka chyba. Cioch! Dobra. Dodge. Co on tutaj tak dodżuje? O, też dodżujemy. Dobrze. A, tutaj szybkie takie dziabnięcia. Trochę pieniążków. No i to jest medium dungeon i trzeba tutaj znaleźć trzy relikwie. Dobra, tu się nic nie dzieje. Idziemy dalej, jakaś pułapka, przeczuwam. Tak jest. Ambushed by foul invention. Nie, dobrze, no ale idziemy jakoś szybko. W miarę. Tu też nikogo. Wiem, że miałem iść na górę. Waza. Czy w wazie może coś być? To się zastanawiam. A zobaczmy. Nie, nie ma nic. No dobrze, że nie ma nic negatywnego. Walka. Tak myślałem właśnie. Nie. Ła. Bo on i potrafi zestanować, oraz potrafi... No właśnie, zwiększać stres, także to nie jest fajna sprawa. Jeszcze critical. Brawo. Niedobrze, niedobrze się dzieje, kochani ciach. Dobra, może go polecimy. O, za dwójeczkę. Dobra, przestawmy się, żeby stresu nie mieć. Dodżował. Lećmy. Za jeden. Wątówka. Dziesięć. O, elegancko. Że pochodnie mamy. Bo właśnie chcę użyć. Dobra. Idziemy tu. No i tu sobie wrócimy. Hunger. Dobrze. Pochodnia. Chyba się nie zdarzyło, żeby tutaj było co innego. W sensie, że jakaś podpucha z tą pochodnią. Tu nic. Dobra. Z tym, że te korytarze trzeba też chyba... stresu. 38, może ty? O! O, jest relikwiarz. Dobrze. Właśnie, bo te relikwie trzeba zdobywać, także trzeba niestety wszystkie. Że. O! Portret. Dobrze. Trzeba te wszystkie rzeczy niestety sprawdzać. I to jest właśnie taka misja. No kurde! Tak, zestresuj mnie bardziej. Z tyłu, ale trąbić.
Graveyard Slash. Ma najwięcej szans na luta. O, zwiątkę. No, tu trzeba niestety bić cały czas. Tu nie ma co. Nie biduj. Give them no quarter. Elegancko. Nie dobrze, dobra. Tutaj przesuniemy. Za 8. Masaka. Trzeba z tym. Wypiórować. Jeżeli nie będzie jakichś większych walk tutaj, takich trudniejszych, to być może się uda. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Z tym, że niestety, tak jak mówiłem, trzeba pójść, kurde, ten w ten korytarz. Bo mogę przegapić i tak kiedyś, kurde, zrobiłem. Co prawda nie był medium, tylko był short, ale też musiałem faktycznie cofnąć się duży kawałek bez pochodni i tak dalej, ponieważ przegapiłem po prostu właśnie 250. It is empty. Dobra, trudno. Wiem, że idę naokoło. Ale dobra, stres się zwiększa, więc. Ale i tak mamy stres. Duży, 7 pochodni. Mam nadzieję, że coś znajdziemy po drodze. W sensie jakąś pochodnię właśnie. Znaczy, jak się idzie bez walki i tak dalej, nic się nie przeszkuje, to ta pochodnia w miarę wolno idzie. Także... Spoko. Już tu zlutowany. Tego nie otwieram. To na pewno nic ma. Dlaczego? Nigdy nie przynosi to nic dobrego. Tak, idziemy w tym kierunku. Altar of Light. Buff, 20 damage'a, dobrze. Anger. No właśnie. Może być słabo z tym, kochani. Z tym... Po tej walce chyba sobie odpoczniemy. Ale zostali zaskoczeni. Bardzo mnie cieszy. 3-5-3. Ten najbardziej, kurde, wkurza. Oparł się. Można by poleczyć kogoś, na przykład siebie. Za dwójeczkę. Smite. Dal mamy. Tocz, ale chyba ktoś dostał tutaj, czy nie? Nie. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Się dzieje. Lightning Gas. Przynajmniej ta się zastanowała. Bo teraz bym dostał właśnie tego. Pierdziela. Dobra. Trzeba się nie poza jej ciągnąć. Lepiej ją zabić. Tragedii nie ma. Bo jesteśmy już daleko w tym dungeonie, nic się tak naprawdę nie wydarzyło strasznego. Stresu też nie ma jakoś specjalnie dużo. Zwłaszcza, że sobie troszkę leczymy się. Dobra.
elegancko. O, dobrze, dokumenty mam. Bo potrzebuję jeszcze dwa miejsca na ten relikwiarz. Ale jak zrobię sobie ognisko... O, dobrze, że mamy tego. Tu jest sarkofag. Czyli możemy tutaj tak naprawdę zrobić. Właśnie, tutaj został ten jeden, w razie czego do niego wrócimy, ale przynajmniej jest pokazany. Dobra. Trzeba niestety będzie otwierać te wszystkie. Ale się udało uniknąć. Tu jest pochodemka, jak najbardziej. Zużyjemy ją z automatu. Cóż. Także wchodzimy do pokoju i tutaj po tym pokoju prawdopodobnie sobie odpoczniemy. A, pajączki. Raczej spiny. Właśnie dlatego, że one są mają mało życia. Chociaż potrafią też napsuć drzwi. Albo uniknąć. Speed 3. Już 13. Ktoś się nazywa Damek, bo przypomina mi kumple. Także tego nazwę. O, elegancko. Skierujmy. This expedition at least promises success. Archer Ring. 20 Laryngeta. To bierzesz, kurde, bierzesz. Dobra, mamy trochę żywności. I fajnie. O, mamy kolejny likwiarz, dobrze. I tu sobie chyba, kochani, odpoczniemy. Tak mi się wydaje, żeby warto odpocząć. Chociaż tu zostało 4 lokacje. Tak naprawdę dużo stresu nie ma. Ale później nie będzie w sumie kiedy chyba odpoczywać. Także dobra, odpocznijmy sobie. A moment of respite. A chance to steal oneself against the coming horrors. Każdy sobie zje. Bo 8. 8 zostanie 4. Dobra, weźmy to całe. Żeby właśnie zwiększyć to wszystko. All companion stress reduced. To weźmiemy na pewno. I teraz, czy tu jest stress resist, ale tylko na siebie. Jeden kompanion zostanie zredukowany mu stres. Odyszkę. No przede wszystkim dla stresu to wziąłem. Już 10 accuracy. Stress resist. Może dla niego damy. Czy jemu. Dla niego to jest rusycyzm. O! Bandit Sense. More likely to surprise monster. To jest fajna sprawa. I dla siebie tylko 10 akurasy damage i criticala. To 20%. To jest dwójkę. Dobra. Trzeba go poleczyć trochę. No i tyle. Chyba, że ktoś coś ma jeszcze za jedynkę. Bo też są takie umiejętności, ale nikt nie ma. Dobra. Śpimy. Mam nadzieję, że nas nikt nie zaatakuje. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Tu pochodnia. Jest dobrze w sumie. Stresu za dużo nie ma. Ale mamy stres resista. Normalnie by dostał więcej. Unsprung and thirsting for blood. No tu nie ma nikogo. Alchemiczny. Może ty? Aj. Blight. Dobrze, że nie stres. Wolę Blighta niż stresa. Dobra. O! Skurczybykowie. Taka umiejętność mi się przydała. Głupsi jakby przeciwnicy z mniejszą inteligencją mają większą szansę na to, że zostaną zastanowani. Także...
Tego nie mogę? Aha! Od tego, kurde. Dobrze. To pojedynczy strzał. Myślałem, że to jest ten AOE. Szóstkę. Niestety tylko. Za 500, no, masakra jest jakaś. Nie stadżował. Zrobimy go. Wypiąc trochę stres. Tego podleczymy. Strzela. 4-4-3, całkiem nieźle. 4. Jak on strzela ponownie? Kurde! Zdarzowali. Elegancko. Blinding gas, ale się nie opłaca. Dobra, tego trochę polećmy. Na jedynkę. Bo ci tu będą atakować tych dwóch. Dobra, też na tyłach, ale dodge. Zmienimy go. O, elegancko. To powinny być punkty odstresowujące. Dobra, mamy posążki. No, powiem, że kurde. A to nie była jeszcze walka w tych pokoju. Strongbox. Tego warto mieć klucz. Dobra. Jak to zrobić, żeby to było mądre? Myself. Zadam 35. Pytanie, czy się opłaca. Może by warto jednak kogoś na tyłach dziabnąć za siódemkę. Pociągnąć. Oślepić dwóch. Jak się uda. Kurde. Ten ma dużo. Stan rezysta. Z tylnej linii może tylko zwykły. Zwyczajnie dziabnąć. Dobra. Open veins. Może tam otworzymy żyłę. Dobrze. Odpowiedzialności i spróbujmy go ogłuszyć. Opsz! Bleed, niedobrze. Dodżowali skurczybykowie. O! To mi się podoba. Macie 4, mało co prawda. Blinding gas na niego. Mu się uda. Uda mu się. Znaczy, mnie się uda go zestanować. Tylko skończmy. Próbujmy otworzyć mu żyłki znowu. Elegancko. To poleczmy delikatnie. Za 8, ładnie. Elegancko, zero stresu. Łopata. Możemy wziąć wszystko. Unlocked, dobra, to dobrze, to nie trzeba klucza. Klucz właśnie jest ten potrzebny, jak są zablokowane i są drzwi również zablokowane. Tu powinien być mój... A, nie ma. Ale mam przynajmniej troszkę więcej żarcia. W razie był, nie tu. Może tu. W sumie tak naprawdę tylko idę. Pułapkę wyczuwam. Może nie. Pochodnia. Pochodnia jak najbardziej się przyda. Właśnie w tym momencie. Kurde, ciągle tutaj. Daję. Escape'a.
to mam mało stresa, ty. Relikwiarz, uwaga. Jest. Udało się. Zastanawiam się właśnie, czy iść dalej. A, pójdźmy już w sumie. Relikwiarza. No właśnie. Aj. Mam mało życia, także dlatego się zastanawiam, czy... Oj, to. Czy po prostu tutaj jakiegoś... Nie wiem, czy po prostu przetrwam. Ale spróbujmy, już pójdźmy. Całość... Dobra, przetrwałem, no bo tutaj już nic nie ma. Także fajnie, wreszcie się coś udało, kurczę, nawet bez lekarza. Ale powiem szczerze, że... Dobra, w sumie 7000 ponad. 8250. 8275 dokładnie. Ważne, że te dokumenty mam. Troszkę posążku. Resolve level up. Heroes gain resolve XP for each successful quest. A no właśnie, to za questy, wtedy jak uciekłem. To nie było widać. Znaczy, to nie dostałem XP-ku. Aha, im wyższy poziom, tym większa tak czy inaczej jest odporność na stres. Compulsive. Quick Reflex, 2 do speeda, ładnie. O, 10 accuracy, 3 na criticala, ale na tylko na monster type'a takiego. No ale, całkiem nieźle, powiem szczerze, całkiem nieźle. Co się dzieje? Ten Andrzej, bo jest leper. Bo jest, kurczę, leperem. No wady, dlatego taką maskę nosi. A nie mogę go teraz pokazać. Dobra. 81 stresu. Nie jest tego. Tu jest, nie wiem, 56 czy coś takiego. 81, 69, 45. Level drugi. No i dobra. No właśnie, jest leperem. Może jest Andrzej leper. Bad gambler. Kleptomaniak. No właśnie, trzeba by zobaczyć, kogo my tu mamy. Ewentualnie albo tu. Najpierw. O! No elegancko mamy. Zastanawiam się, czy nie zwiększyć naszego tego od razu tutaj. Na 13. I wtedy mógłbym wziąć 3. I to byłby dobry pomysł, żeby tak zrobić. Ponieważ mamy tak. O. Kurde. Tutaj jest stress heal plus 3, to trzeba by odblokować. Co on tu ma? Harvesta ma. Z trzeciego. No, na trzecim go miejscu widzę. Żeby dziabnąć tych dwóch tu. To jest Heroic End. Solo. To jest naprawdę słabe te tema. Ale to jest jedyny koleś, jakiego można mieć, żeby redukować stres, także musiałbym tutaj go wziąć. Odblokować mu tę umiejętność, ale mamy chyba kasy na to. Mamy. Bo to jest naprawdę koleś, który potrafi fajnie zredukować. Może spamować po prostu piosenkami i redukować stres, także bierzemy go na pewno. Co wie, cyk. A tutaj się z tymi przyjrzymy. Revenge. Plus 40 damage'a. On po prostu takie ma te buffy sobie rzuca. Stress heal i protection. To jest fajna umiejętność. Plus 15. Tylko tego nie ma. Tu trzeba by ewentualnie odblokować to. Ale mam naszego Brixa. Broken Slice'a ma. Oj właśnie, to jest Mark for Dead. To jest to, o czym mówiłem. Fajne ma te umiejętności. Zoofobia. Stress resist przeciwko bestią, ale Slayer of Unholy jest i Precision. Elegancka postać. Brix. Bieramy cię. The thrill of the hunt. The promise of payment. Aha, czyli to są albo ten. Stress heal albo ten. This man understands that adversity and existence are one and the same. Zastanawiam się nad nim. Czego nie wywalić. Ale on ma fajne skillety.
jest na pierwszym levelu już. I nie ma wcale tych złych tutaj. Scouting Chance'a ma, Stress Resista, Disease Resista ma. Tylko stan Resista ma mniejszego tutaj. No właśnie, także jego bym musiał dziabnąć gdzieś. Się zastanawiam nad... A nie, on ma drugi poziom już. Dobra, to go zostawmy. Bo się zastanawiam, czy go nie wywalić, ale go zostawmy, skoro ma już drugi poziom. No i tyle. Także kolejni osobnicy przyjadą. Do ilu? Do czterech, czyli jeszcze trzech będzie następnym razem. Dobra, zostawmy go. W razie W. Tak, tylko tutaj niestety nic w gildii sobie nie odblokuje na trzeci poziom, znaczy na drugi. No właśnie, 11 i 22 potrzebuję. Ale chyba można już umiejętność jakąś na ten poziom kolejny. Nie, nie można, jest zblokowany. Tutaj. Instruktor Mastery level 2, czyli to. No właśnie. Także jesteśmy uwięzieni na drugim poziomie. Potrzebujemy to. Potrzebujemy 22 tarcze, czyli jeszcze jedną i sporo portretów. Dobra. Ale dobra, to już ja tu sobie poumieszczam ich wszystkich i to jest takie mniej już ciekawe, także to tyle w tym, jeżeli chodzi o ten odcinek. Także dzięki, kochani, za uwagę. Trzymajcie się. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z The Darkest Dungeon. Pa, pa.